No i stało się. Pogoda nam nie dopisała. Ty budujesz krowokwiata? To jest krowokwiat? Mati, ty skunk się. Niech ktoś już skończy, no ile można czekać? No i teraz tylko popłynąć na drugą stronę. Mam nadzieję, że się tylko nie posikacie ze szczęścia. Właśnie trzy osoby, kto dobiegnie ostatni? Mati, ty niezdaro! Dzień dobry. Cześć. Już trzeci dzień zmagań na wariackim obozie, gdzie Simowie... Kasia, co ty robisz? Przepraszam, ja tu wprowadzenie robię. Możesz mi nie wrzucać błotem tutaj? I co się tak lampisz? Zamknij się. Nie zrobię tego wprowadzenia. No patrz, przeszkadzają mi. Trzeci dzień zmagań na wariackim obozie, gdzie Simowie walczą ze sobą o drogocenną nagrodę w postaci maszynki do popcornu. O Jezus. Nawet nie wiedziałem, że Simy mogą rzucać się błotem. To jej oddaj. Zostało już tylko 6 uczestników. Tutaj aktualnie widzicie Stellę i Kasię, które obrzucają się błotem z jakiegoś głupiego powodu, pewnie przez ten wczorajszy deszcz. Zostało trochę błota, więc szukają sobie rozrywki, no bo nie mają tutaj dostępu do internetu ani niczego innego. O, tutaj proszę bardzo, chłopaki, jedyne chłopaki, które zostały nam w grze. Razem z Emilią, która prawdopodobnie gada albo do nich, albo do Rustra, ciężko stwierdzić. Emilia, rozmawiasz z nimi, czy przeciwko nim? Nie, dobra, nie chcę wiedzieć. W poprzednim odcinku pożegnaliśmy Matiego, mojego Simselfa, no troszkę nie mogłem się z tym pogodzić, dlatego poprzedni film montowałem 3 tygodnie, ponieważ tak bardzo, bardzo ubolewałem. Poprzednie wezwanie nie było jakieś mega straszne, chociaż było bardzo mokre i była ulewa. Proszę bardzo, Penelopa śpi. Zawsze ktoś śpi, jak ja robię wprowadzenia. Ciekawe dlaczego. Było mokre wyzwanie, ponieważ musieli przepłynąć basen, musieli wypić 3 szklanki wody, musieli zbudować zamek z piasku i to w ulewny dzień. Ale w szóstce się udało, Mati zrobił to jako ostatni. Ja pierdział do Stawry. Żyjesz? Nie żyję. Ty jesteś przebiegła. Boże. Boję się ciebie. To ty jesteś moją wyimaginowaną żoną? No, tak jak już wspominałem, było mokre wyzwanie. Mati zrobił jako ostatni, więc niestety musieliśmy się z nim pożegnać. I to sprawia, że na naszym obozie zostało już tylko 2 panów. Tymon i Albert, którzy knują coś w łazience i chyba mają wrażenie, że Emilia tego nie widzi. A ona wszystko słyszy. Chłopaki, może idźcie dyskutować gdzie indziej. Na przykład pod prysznicem. Następne wyzwanie na szczęście, które nas czeka, nie będzie na świeżym powietrzu. Tymon, co się stało? Gdzie jest Tymon? Oj, ten teraz! Jezu, ja się przestraszyłem, że coś ci się stało. Następne wyzwanie będzie w zadaszeniu, będzie w pomieszczeniu specjalnym. Dostaliśmy specjalnie składzik od naszych producentów, więc będziemy mogli zrobić coś w końcu bez względu na pogodę, czy będzie ładnie, czy nie. Tymon, jak się tu znalazłeś? Przed chwilą byłeś w łazience. Teleportujesz się? O co tu chodzi? O tym cholero, patrz jaka ona jest niemiła i wredna. I to się głupio uśmiecha, ja pierdzielę. Kasia, boję się ciebie. Gdzie ty spędzilasz? Jezu, znowu do Stawry? Co się stało? Oj ta... Me, Blargle! Mówię ci, oddaj jej! Dobra, następne wyzwanie. W sumie nie musimy czekać do świtu, bo jak widzicie, świt już jest. Dzisiaj mamy ładną pogodę. Proszę bardzo, tutaj żeglóweczki. Skąd się wzięły, nie mam pojęcia. Kto im powiedział, że tu kręcimy program? Będziemy następne wyzwanie przeprowadzać dokładnie w tej chacie. Za chwilę. Tylko damy troszkę może naszym uczestnikom tutaj czasu, bo dopiero co w sumie wrócili i pożegnali Mateusza. Więc sami rozumiecie. No po prostu dajmy im trochę tutaj czasu i za chwilę wyruszymy na, powiedzmy, że pole wyzwań. Kasia chyba chce zawiązać sojusz z chłopakami i chce być w finałowej trójce z nimi. Czy ty jesteś po prostu... A skąd to się tu wzięło? To tu było? Kto to zrobił? Widać, że minibar się jednak przydaje, chłopaki. Kurde, powiem wam szczerze, że jak któryś z chłopaków odpadnie, to chyba będę nie wiem. To będzie podejrzane. Ja generalnie uważam, że każdy może wygrać, nie będziemy nikogo faworyzować, ale no kurde, no 2 chłopaków już nam odpadło. Ale to w sumie były nerdy. O, Emilia postanowiła wyjść w końcu z łazienki. Idzie do Kasi. Jezus! Oj, Stefek, wiesz, że mamy tu wygodne łóżka, nie musisz spać na tej kłodzie. Oho, ktoś tu naprawdę jest wredny. Ja chyba się z tobą rozwiodę.
Dobra, słuchajcie. Dam wam jeszcze chwilę i będziemy się widzieć dzisiaj wyjątkowo nie na polu wyzwań, ale na naszym małym składziku. Także co? Do zobaczenia. Jaka piękna pogoda, słoneczko świeci. Czemu nie świeciło jak wczoraj mieliśmy wyzwanie? A dzisiaj znajdujemy się, proszę was, w... Nie wiem, no nazywamy to składzikiem, bo generalnie przechowujemy tam bardzo dużo rzeczy, jeżeli chodzi o jakby nasze kamery i tak dalej, ale to za chwilę zobaczycie. Nasi uczestnicy są już w środku, czekają na kolejne wyzwanie. Poprosiliśmy też, żeby przebrali się tutaj w jakieś wygodniejsze stroje, takie na, nie wiem, na gimnastykę, WF, na siłownię, cokolwiek. Boże, wyglądasz jak Miley Cyrus. A dziś gramy w ping-ponga. To po co ja się przebierałem? Generalnie tak, bo tak mówiłem już wcześniej, to jest nasz składzik, tu mamy generalnie wszystkie gadżety, rekwizyty i inne pierdółki. Nawet robimy pranie, tu są jakieś stare kamery, więc generalnie nie mieliśmy innego miejsca, żeby to przeprowadzić. Nie chcieliśmy tego robić na świeżym powietrzu ze względu na tą paskudną pogodę, która była ostatnio, więc stwierdziliśmy, że zrobimy to tutaj, zwłaszcza, że mamy dużo miejsca. A na to nie patrzcie, my też nie wiemy, o co to chodzi, to było jak to kupiliśmy, naprawdę. Powaga, my tego tu nie postawiliśmy, nawet nie wiem kto to jest, a to tym bardziej. Zasady ping-ponga pewnie wszystkim są znane, Simowie umieją grać automatycznie, nie trzeba ich tego uczyć. Mamy trzy stoły, każdy zagra z każdym. I generalnie ten, kto zdobędzie najmniejszą ilość punktów, czyli przegra najwięcej razy, odpadnie dzisiaj z programu. Punkty będziemy oczywiście podliczać na zasadzie tego, co nam się wyświetli w tych powiadomieniach. I myślę, że nie ma co tu więcej tłumaczyć, bo zasady naprawdę nie są skomplikowane. Jeżeli będziemy mieli dwie osoby, to przepraszam bardzo, kim wy jesteście? Dobrze, nie, pozbyliśmy się niepożądanych gości, bo generalnie chyba nikt mi nie powiedział, że my to dziś kręcimy i żeby tu nikt nie sprzątał. To byli nasi starzyści, generalnie, którym nie płacimy. Także co, dobra, tak jak już mówiłem, zaczynajmy turniej ping-ponga. Kto będzie miał najmniej punktów, odpadnie z obozu. Mamy pierwsze pary. Przy pierwszym stole Emilia i Kasia, przy drugim Stella i Penelopa, a przy trzecim Stefan i Tymon. I jedziemy. Emocjonujące, te emocje, te wybuchy. Ciekawe jak im pójdzie. Normalnie jestem ciekawy, bo tu się wszystko może zdarzyć. Jak ktoś pamięta, jak to w Squid Game robiłem, to naprawdę bym zdziwiony, że na przykład Mati pokonał Tymona. Tam nie wiem jak to się stało. Tutaj Kasia rozgrania Emilię. To pewnie za tym brzęczy, który był. Penelopa ostatnio w Squid Game nie brała udział. Oj, pierwszy się skończył i widzę, że Stefan wygrał 3-2 z Tymonem. Poczekajcie, aż dziewczyny skończą i zamienimy wam stoliki. Pogratulujcie sobie do bardzo dobry mecz, był tak. Kasia wygrała z Emilią 3-1. Kurde. To była dobra gra. No, dziewczyny? No. Penelopa rozgrom ją. Jeszcze? Kurde, długo wam to idzie. I Stella wygrała z Penelopą. Także generalnie mamy wyniki pierwszej rundy. Każdy z wygranych dostaje po punkcie. No ci co przegrali to nie dostają nic. W drugiej rundzie przy stołach mamy Stefana i Kasię, Tymona i Stelle, Penelopę i Emilię. Wiem, emocje jak na zbieraniu grzybów, ale generalnie to jakie będą wyniki, no po prostu jestem ciekawy kto podoła i kto wygra tyle razy, żeby nie odpaść. Ciekawe, czy w ogóle znajdzie się ktoś, kto, nie wiem, odpadnie, będzie miał na przykład, przegra wszystkie 5 rozgrywek. Oczywiście, jeżeli będziemy mieli dwie osoby, które będą miały najmniejszą liczbę punktów, 3, no zobaczymy, to pomyślimy nad jakąś dogrywką czy czymś, nie wiem, w debla zagrają, bo coś, nie wiem, nie dacie się pokonać dziewczyną chyba, co? Zostało was tylko dwoje! Przegrałaś już drugi raz? Ja pierdzielę! O, niedobrze! To niedobrze wróży. Oj, Stella rozgromiła Tymona. Oj, kurde. A tu Stefan pokonał Kasię. Czyli chłopacy, jednak nie jesteście aż tacy do tyłu, widzę. I chyba jednak macie trochę zapału do gry. No, jak na razie po 2 punkty mają Stella i Stefan, także generalnie dzieje się. Tymon i Emilia macie 0, więc proponuję, żebyście wzięli się do roboty czy coś. Wiecie, bo to wam grozi odpadnięciem czy czymś. Emilia, jesteś tego świadoma, nie? Dobra, jedziemy trzecią rundę. Emilia kontra Stella, Kasia kontra Tymon i Penelopa kontra Stefan. Czas start. Cyk, cyk i piłeczki w ruch. Tymon, czy ty jesteś aż tak upośledzony? No ciekawe jak tu pójdzie. Stella, póki co masz 2 punkty, więc... Oj! Kasia wygrała z Tymonem.
Ty, Monty Wise'o, no nie mów, że odpadniesz mi tutaj. Oh, Hisper. Tymon, musisz się trochę bardziej postarać. O, Emilia wygrała ze Stellą, gratulujemy, gratulujemy. Jednak masz swój pierwszy punkt. Została ostatnia para trzeciej rundy. Znaczy dam jeb. Stefan rozniszczy wszystkich po prostu. Trzecia wygrana z rzędu. No, gdybyśmy mieli zakończyć w tym momencie, to Tymon musiałbyś odpaść. Weź się w garść, chłopaku. Mateusz, odpadłeś, nie dzwoń tutaj do żony teraz, tak? Dobrze. Stefan kontra Stella. Kasia kontra Penelopa. A przy tym stole mamy Emilię i Tymona. Co, Stefan, będzie ta czwarta wygrana z rzędu? Chyba nie. Tymon, ja cię błagam. O, Stella wygrała z Tymonem. Tymon, ze Stefanem, co ja gadam. Stefan, przegrałeś pierwszą grę. I przyjąłeś to z godnością. A oznacza to tyle, że egzekwa macie pierwsze miejsce. Penelopa wygrała z Kasią, widzę. Tutaj, o. Bardzo ładnie. I teraz zobaczmy, co się dzieje z tym stołem, bo Tymon generalnie no, nie daje rady. Ping-pong go męczy. Nie wierzę, że ten program generalnie wrzuca wszystkich chłopaków. No Tymon, daj z siebie wszystko. No Tymon, pierwsza wygrana! Juhu! Ale generalnie stawia to was w bardzo złym świetle, ponieważ oboje macie po jednym punkcie i możecie oboje odpaść. No i ruszamy z ostatnią rundą. Proszę się ładnie ustawić w parach, tak jak was przypisałem przed chwilą. Czyli Tymon i Penelopa. Pamiętaj, daj z siebie wszystko. Kasia i Stella, a przy ostatnim stole, jak się już pewnie domyślacie, są Emilia i Stefan. Stefan generalnie rozgrywa tu wszystkich. Najbardziej zagrożeni są oczywiście, tak jak już mówiłem, Emilia z Tymonem, więc dajcie z siebie wszystko, oboje. Tak patrzę, że chyba Tymon jednak nie da rady, coś czuję. O, Kasiu. Emilia wygrała ze Stefanem. Ciekawe, spoko, okej. Okay. Penelopa wygrała z Tymonem? Czy wy wiecie, co to oznacza? Tylko nie Tymon! No, została ostatnia para. Kasia, Stella, dajecie z siebie wszystko. No i generalnie w sumie i tak mógł mnie przerwać, bo i tak ono chyba nie odpadną, mają dosyć dużo punktów. Ohoho. I wygrywa Kasia. No i generalnie nasi uczestnicy skończyli grać. Następnie teraz policzymy szybko punkty i zobaczymy, kto odpadnie. Kasia patrzy, oby to nie było ja. Oby to nie było ja, bo pożyjecie. Sorki Tymon, ale po policzeniu punktów faktycznie wyszło, że to ty odpadasz. No przykro mi bardzo. Pożegnamy się z tobą dzisiaj. Kasiu, weź, uśmiechnij się trochę. Zobacz. Tak, Emilia. No, naucz się trochę. Patrz, nauczy cię. Patrz. Weź, no patrz, ząbki pokaż, ząb. Weź. Dobra, wracamy do obozu. Nasi gracze są pewnie zmęczeni od... Oj, komuś coś się lać, oj. To co? To wracamy, kochani, do obozu. Już wszystko wiemy. No i jesteśmy z powrotem na obozie. Po trzecim wyzwaniu generalnie myślę, że... Nie są nasi simowie aż tak zmęczeni, ping-pong chyba nie jest aż taki wymagający. Komuś to apetyt dopisuje i już tutaj dziewczyny żrą. No, wiemy, kto dziś odpadnie, jest to Tymon, który generalnie się mi... O, tu jesteś. No, rozciągnij się chłopie, bo już więcej z nami nie zagrasz. No i patrz, następny. Powiedz coś do kamery tutaj, ostatni raz. Boże. Ciu. Aha. Balko? Balkonar. Nie byli. Nie mam pojęcia, co powiedziałeś, ale tak, masz rację, zgadzam się z tobą. To jest ostatni raz, kiedy Tymon tu z nami siedzi przed oczywiście ceremonią na ognisku. Dajmy mu też trochę tutaj jeszcze czasu, żeby się pożegnał ze wszystkimi, się spakował. Miejmy nadzieję, że będzie nas ciepło wspominał, tak mi jego. Na tym etapie już generalnie myślę, że etap będzie na pewno damski, bo został tylko Stefan, który znając życie... Co ty mi tu w kamerę włazisz? Został tylko Stefan, który znając życie i znając jak na razie losy tego programu, to coś czuję, że odpadnie następny. I dziewczyny go tutaj ograją, jakoś okantują. No mają chyba jakiś tajemnicy sojusz i tutaj Kasia rządzi coś. Chcesz coś powiedzieć? Gaba, pomeraj, głaz, kanfuibo. Nie mam pojęcia, co powiedziałaś. Mówcie po polsku, po angielsku, jakkolwiek. No dobra, słuchajcie. To standardowo trzeba dać im jakąś nagrodę. A nagrodą w tym odcinku dla naszych uczestników jest stół do piłkarzyków. Chcieliśmy dać stół do ping-ponga, stwierdziliśmy, że nie będą chcieli w to grać.
Także generalnie dziewczyny i Stefan będą mogli sobie grać tutaj piłkarzyki. No, ty sobie już nie zagrasz, chodź tutaj jeszcze troszkę na chwilę. Chodź, chodź, zanim zejdziemy z anteny i będziemy musieli cię pożegnać. No chodź. Tymuś, nie przejmuję się za bardzo chyba tym, że odpadłeś, co? Nie, ani trochę. No to co, widzimy się na ceremonii przy ognisku. Już tylko 6 uczestników pozostało na obozie, a dzisiaj pożegnamy kolejnego z nich. Tymon, tak jak podczas Squid Game, ping-pong cię przerósł i to z tobą żegnamy się dzisiejszego wieczoru. Pa, pa. Kto dotrwa do finału i wygra nagrodę? Nie przegapcie kolejnego odcinka Wariackiego Obozu.